Jestem licealistką, czytam Gazetę Polską codziennie. Jestem przedsiębiorcą, czytam Gazetę Polską codziennie. Jestem handlowcem. Jestem studentką. Jestem rolnikiem. Jestem kibolem. Jestem studentem, czytam Gazetę Polską codziennie. Ponad 700 numerów Gazety Polskiej codziennie. Codziennie prawdziwe informacje. Codziennie patrzymy im na ręce. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Piszę do Gazety Polskiej codziennie, bez cenzury. Film poruszający, film ważny, film, w którym... Anita Garkas wykonała to, co powinni zrobić prokuratorzy. Dostarcza nowe fakty, dostarcza nowe świadectwa. Trochę wyrównał i tu poszedł i tam upadł. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali kina Wisła odbyła się premiera filmu Anity Gargas Anatomia upadku. Film był pokazany w telewizji polskiej, miał też projekcję w Parlamencie Europejskim. W całej Polsce i na całym świecie działa ponad 350 klubów Gazety Polskiej. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pomoc. Działalność klubów Gazety Polskiej to autentyczny społeczny ruch obywatelski i patriotyczny. Kwietnia Młodzieżowy Klub Gazety Polskiej zorganizował manifestację pod ambasadą Rosji. Był to protest przeciw przetrzymywaniu dowodów w sprawie katastrofy smoleńskiej. W marcu byliśmy w Budapeszcie. Chcę opowiadać o myślach i dorobku ideowo-politycznym Lecha Kaczyńskiego po prostu dlatego, że uważam, że one są jak najbardziej aktualne. To nie jest historia, to nie jest książka, którą możemy zamknąć i w ogóle... Pierwszy film o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Przejmujący, wzruszający, prawdziwy, unikalne zdjęcia. Prezydent. Film Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego. Przed świętami pokazała go Telewizja Polska. W tym roku kupiliśmy wyjątkową kolekcję archiwalnych egzemplarzy tygodnika Gazeta Polska. Nasz tygodnik ukazuje się od 1827 roku. Ta tradycja zobowiązuje. Wataha 2013. Tadek firma solo, raper i edukator historyczny śpiewał, a debatowali wszyscy. Halo? Witam serdecznie. Radny, witam. Pan podobno już dostał informację, pan radny... Kolejna udana prowokacja dziennikarska Samuela Pereiry. Przed referendum warszawskim komendant stołecznej straży kompromituje Platformę Obywatelską i Hannę Gronkiewicz-Waltz. W pewnym stopniu mogę to regulować, ale nie wszystko, bo zarówno miał chryje z drugiej strony. To gdzie to ograniczenie, o którym pan Jarek Jóźwiak mówił? Są ograniczenia tak, że strażnicy w ogóle sami tego nie robią. To jest drugie tyle. A czy do referendum nie można tego mniej bardziej ograniczyć? Nie, już więcej nie ograniczę tego. W tym roku młodzi pisali u nas o zbrodniach stanu wojennego i jaruzelskim. Nowe pokolenie odrzuca teorię mniejszego zła i manipulacje komunistów.
miesięcznik Nowe Państwo w nowej szacie. To niezmiennie wyrafinowany styl, przenikliwe analizy i ciekawe tematy. Autorzy związani ze Strefą Wolnego Słowa opublikowali książki, które czytają wszyscy. Wywiad rzeka Joanny Lichockiej z profesorem Zybertowiczem. Cień tajnych służb Doroty Kani. Partyzant Wolnego Słowa Tomasza Sakiewicza i absolutny przebój i bestseller Kania Marosz-Targalski, Resortowe Dzieci. Rok zakończyliśmy ze światowej sławy artystką Alicją Węgorzewską i noworoczną szopką Marcina Wolskiego. Właśnie Europa ma się poszerzać na wschód. Unia Europejska ma przyjąć Ukrainę i inne narody. Gazeta Polska Codziennie. Towarzyszymy Ukraińcom w ich walce o wolność od samego początku. 11 listopada będzie też symbolem takiego jednoczenia Europy, o jakim my marzymy. Europy wolnych narodów, Europy chrześcijańskiej, Europy szanującej tożsamość ludzi, państw i społeczeństw. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.